Stalko. Konstrukcje budowlane. Początki. Chciałem zostać inżynierem budownictwa, konstruktorem. Skończyłem studia w 80 roku i już wtedy wiedziałem, że moje miejsce jest tylko w biurze projektowym. No ale są potrzebne uprawnienia projektowe, więc człowiek musi trafić na budowę. Sprawdzałem się na budowie, no ale potem zrozumiałem, że jestem na równi pochyłej. Pamiętam jak dzisiaj słowa, które mówiłem do siebie. Teraz albo nigdy. Poprosiłem do współpracy kolegów i w czwórkę założyliśmy to biuro. Z firmą Stalko współpracuję ponad 20 lat. Współpraca z firmą Stalko jest dla mnie przyjemnością z tego względu, że projekty wykonane przez Stalko są jasne, czytelne, bardzo dobrze określają cele, które mają być zrealizowane. Te projekty są interesujące ze względu na właściwy dobór ustrojów statycznych. Widać doświadczenie projektantów oraz rzeczywistą pasję w tym, co robią. Te projekty są znacząco lepsze niż inne projekty, z którymi miałem do czynienia. Wspólnicy. Współpracując straciłem moich pierwszych wspólników. Część osób się wypaliła. Jeden wspólnik doszedł do wieku emerytalnego i odszedł. I stanął przede mną dylemat, co robić dalej. Doszedłem do wniosku, że bez świeżej krwi, bez młodych myśli, bez nowej pasji tej firmy nie da się tak utrzymać. I poprosiłem o współpracę naszych byłych pracowników. Jacka cenię za tą jego charyzmę, oczywiście za wiedzę, za to, że zawsze tą wiedzą umiał i chciał się nią dzielić. To była moja pierwsza praca. Od Jacka się wszystkiego nauczyłem. Jacek jest takim naszym mentorem. Działamy już bardzo długi okres czasu. Nie było jeszcze konfliktów. Także. Projekty i realizacje. Stalko wykonuje projekty w zakresie budownictwa ogólnego. Nie projektujemy mostów. Wszystkie inne elementy związane z budownictwem ogólnym, przemysłowym, sportowym, rekreacyjnym to jest zajęcie dla firmy Stalko. Wszystkie typy konstrukcji budynków, obiektów, począwszy od budownictwa przemysłowego, kubaturowego, to są oczyszczalnie ścieków, hale produkcyjne, wieże produkcyjne. Robimy ekspertyzy, trudne tematy jak rozbudowy, przebudowy. Z tego Stalko jest znane, że generalnie jeśli jest trudny temat, to trzeba uderzyć do Stalko. Optymalizacja. Projekt można zrobić na wiele sposobów, ale dla nas wyznacznikiem jest to, żeby była optymalizacja tego projektu. My to projektujemy zgodnie z polskimi normami. My tych polskich czy eurokodów obecnie nigdy nie przekraczamy. Celem naszym jest projektowanie takie, żeby klient wydał jak najmniejszą ilość pieniędzy, osiągając cel, który sobie zamierzył. Korzyść jest dla klienta taka, że budując jakby na podstawie naszej dokumentacji, to ilość materiału, czy to konstrukcji stalowej, czy betonu, stali jest atrakcyjna, tańsza dużo od takiego typowego projektu. Jest to najbardziej profesjonalne, w moim przekonaniu, biuro projektowe w Polsce Północnej. Charyzmatyczny przywódca, jakim jest założyciel Jacek Kaczmarek. Projekty, które ta firma realizowała, są to najbardziej efektowne realizacje na Pomorzu. Jeśli by chcieć określić tą firmę w dwóch słowach, to jest profesjonalizm i kompetencje. Zespół. Nasza firma zatrudnia około 30 osób. Jak zatrudniamy ludzi, zawsze robię egzamin. Inżynier, który przychodzi, chce pracować w biurze projektowym, musi posiadać elementarną wiedzę w zakresie mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów. W Stalko jest kilka zespołów projektantów, mamy 4 zespoły. Dowodzi takim zespołem kierownik. Jest to osoba, która pracuje w firmie Stalko co najmniej 10 lat i w zależności od tematu danym zespołem opiekuje się któryś z nas, albo ja, albo Arek, albo Jacek. My weryfikujemy finalny produkt, który wychodzi do klienta. Radość z projektowania. Robimy belkę do belki na zasadzie wycięcia. Pisałem z panem, ty byłeś. Tak. Ty wiesz, o co chodzi, tak? Że podcinamy belkę i dochodzimy do środnika. Nie robimy poprzez blachę czołową, tak? Tylko to oczywiście dotyczy, co do zasady, to dotyczy tylko konstrukcji głównej. Tak. No jego, bo zobacz, belki stropowe są to są na pewno nasze już, tak? W tej chwili robimy taki ciekawy projekt, technologicznej wieży. Postawiłem sobie za cel, że zrobimy taki projekt, że nigdy nie mieli takiej konstrukcji, którą tak łatwo się będzie montowało. Stąd pracowaliśmy ostatnie kilka dni nad detalami, węzłami. Wczoraj wyszedłem z pracy pełen radości, takiego wewnętrznego zachwytu. Padliśmy na pomysł odwrócenia pewnych elementów konstrukcyjnych. Wszystko się wyczyściło, wszystko. I to jeszcze raz się potwierdza. Zawsze jest wyjście z problemu. Stalko. Kolejnych 30 lat. Jeśli chodzi o Stalko, to jestem dumny z dwóch rzeczy. Że ta firma istnieje przez 30 lat, to może banał, ale to nie było łatwe. Udało mi się zbudować zespół z dwoma młodymi wspólnikami, że idziemy razem do przodu, ta firma dalej się rozwija i nie schodzimy z jakości. Zapraszając Państwa do współpracy wszystkich, zapewniam górnolotne stwierdzenie, to prawda, może banalne, może infantylne, ale taki cel sobie wyznaczyliśmy. Chcemy być najlepsi.